W zadaniu numer 1 komputer wylosował światła stop do sprawdzenia i płyn hamulcowy. Czyli na początku zaczynamy od ubioru. To jest ten pierwszy element z 6, czyli ubieram się. Założyłem kombinezon. Oczywiście jak ktoś ma kombinezon to motocyklowy, to się nie czajnikować. Założyłem kamizelkę, no w Wordzie na mnie akurat kamizelki takie jakie są, takie są. Przepraszam, zapomniałem kominiarki, ale już nie będę jej zakładał teraz. Założyłem kask. Przypominam o tym, żeby kask zapiąć. Przypominam o zapięciu kasku. To jest bardzo ważne. Jeżeli kasku nie zapniemy, to może nas egzaminator oblać. Zakładamy rękawice, które zakrywają całe dłonie. Oczywiście jak macie motocyklowe, mogą być motocyklowe, powinny być motocyklowe. Jeżeli nie macie motocyklowych, możecie założyć inne, ale tak, żeby zakrywały całe dłonie. Choć namawiam na taki pierwszy zakup, zacząć kupowanie ciuchów od rękawic właśnie. I pierwszy punkt tego zadania, czyli jestem ubrany, został zrealizowany, tak? Przechodzę do punktu drugiego, czyli sprawdzam naciąg łańcucha. Przypominam, że o tym mi nikt nie powiedział. Ja dostałem tylko od egzaminatora informację, że w pierwszym zadaniu komputer wylosował mi płyn hamulcowy do sprawdzenia i światła stop. I to mam sprawdzić, a te pozostałe elementy, o tym egzaminator mi nie powiedział. Jak będę gotowy do jazdy w ruchu drogowym, mam potwierdzić. Czyli drugi punkt, przechodzę do drugiego punktu. Sprawdzam naciąg łańcucha. Nie rozgaduję się za bardzo, naciąg prawidłowy. OK. Przechodzę do trzeciego punktu. Sprawdzam światło mi, światło stop. Bo takie dostałem. Takie dostałem do sprawdzenia, czyli pamiętamy, pozycja kluczyka w pozycję zapłon, przekręciłem i sprawdzam. Przedni hamulec, widzę, że na rękawicy się świeci, odbija mi się czerwone światło. Tylny hamulec, widzę, że również się świeci. Światło sprawdziłem. Sprawdzam teraz płyn. Mam do sprawdzenia płyn hamulcowy. Przypominam, że jest przód i tył, czyli zbiornik płynu hamulcowego przód. Powyżej minimum jest pełno poziom prawidłowy. Zbiornik płynu hamulcowego tył. Między minimum, maksimum poziom prawidłowy. Czyli wykonałem już 4 punkty. Ubrałem się, sprawdziłem łańcuch, sprawdziłem światła, sprawdziłem płyny. 4 punkty. Przechodzę do punktu 5, czyli przepychanie, przeprowadzenie motocykla. Zwalniam motocykl z podpórki, skręcam na maksa kierownicę, rozglądam się i rozpoczynam przepychanie. Rozpoczynam przepychanie. Przypominam, po linii mogę chodzić, na linię kołem nie mogę najeżdżać. Pierwsza zmiana kierunku. Druga zmiana kierunku do przodu. I trzecia zmiana kierunku do tyłu. Wprowadzam w pole. Stawiam motocykl na podpórce. Odchodzę od motocykla, czyli widać, że motocykl stoi samodzielnie. 5 punktów zrealizowane. Przechodzę do punktu 6. Wsiadam na motocykl. Zwalniam motocykl z podpórki.
ustawiam lusterka. Dobrze jest jak sobie naprzemiennie, bo tu mam wtedy rękę położoną na kierownicy. Fragment łokcia, szeroko drogę za pojazdem. Drugie lusterko. Fragment łokcia, szeroko drogę za pojazdem, czyli lusterka ustawione w sposób prawidłowy. Zwracam również uwagę na to, że jeżeli przystępuję do przygotowania do jazdy, usiadłem na motocyklu, położyłem ręce na kierownicy i stwierdzam, popatrzyłem w lewe lusterko, wszystko jest dobrze ustawione, popatrzyłem w prawe lusterko, wszystko jest dobrze ustawione, to nie robię z siebie i z egzaminatora debila, bo było to przygotowanie w jakiś sposób do jazdy, bo skoro ja stwierdziłem, że jest wszystko ok, to mówienie o tym na wszelki wypadek dotknij, żeby egzaminator widział. Przecież, proszę Państwa, ten ruch w lusterko jeden, ten ruch w lusterko drugi, egzaminator też widzi. Czyli skoro widział, że sprawdzaliśmy, że są lusterka ustawione ok, to po co pogorszyć sytuację? Przypominam, że punkt szósty kończy się przygotowaniem do jazdy w ruchu drogowym. Przekręciłem kluczyk w pozycję zapłon, ale tak jak mówiłem wcześniej przy światłach, zobaczcie, mamy tylko zapalone światła pozycyjne. A w ruchu drogowym nie jeździmy na pozycyjnych, tylko jeździmy na światłach mijania. Czyli w Yamasze, żeby uruchomić światła mijania, należy uruchomić silnik. Uruchomiłem silnik, widzimy, światła mijania się świecą, czyli teraz mogę potwierdzić egzaminatorowi, że jestem gotowy do jazdy w ruchu drogowym. Czyli potwierdzam swoją gotowość, włączam bieg, rozglądam się i pamiętamy, po przerywanych wyjeżdżam i jadę do kolejnego zadania.